trenerze, pierwsze impresje po uzyskaniu historycznego awansu rekordzistów do drugiej ligi? No, ogromna radość, która przeszywa moje serce. Cieszę się, że to się stało i głęboko do końca wierzyłem w to, że tak może być. I, no, i widząc tą radość wszystkich sympatyków rekordu w sobotę na twarzach, no to no, uczucie bezcenne. To skoro trener już wywołał kwestię ostatniego meczu sezonu z Górnikiem Polkowice, wielu ludzi w trakcie spotkania, także w trakcie komentarza z ekspertem, zastanawialiśmy się, dlaczego tylko dwie zmiany i dlaczego tak późno. Ten sezon pokazał, że mam swojego rodzaju czutkę, jeśli chodzi o zmiany. Dzisiaj, czy zrobiliśmy je późno, czy zrobiliśmy je wcześniej, czy zrobiliśmy dwie, a nie pięć, to jest nieistotne, bo wygraliśmy mecz i to jest jakby najważniejsze. Musiał przyjść moment taki, w którym jakby dobro zespołu jest najważniejsze. Nie dobro indywidualne zawodnika, tylko dobro zespołu jest najważniejsze. Przychodziłem do klubu i pierwsze moje zdanie, które powiedziałem w szatni, było takie, że zrobię wszystko, żeby każdy z zawodników czuł się najważniejszy w tym klubie. Ale w pewnym momencie musiałem dojść do wniosku, że to jednak zespół walczy o pierwsze miejsce, walczy o awans. I musiałem przełożyć dobro indywidualne na dobro zespołu. Tak ze sztabem poczuliśmy w sobotę, że te dwie zmiany wystarczą, żeby wygrać. W mojej opinii zespół lepiej zniósł trudy, duże trudy tego sezonu w rundzie wiosennej, szczególnie od strony psychicznej niż fizycznej, bo potrafił wyjść z dołka, który wpadliście niemal na początku rundy rewanżowej. Przytrafiła się seria trzech remisów już praktycznie na finiszu. No i arcytrudny mecz z Polkowicami, gdzie trzeba było wygrać i udźwignąć ciężar odpowiedzialności za ten rezultat. Zgodzisz się z tą opinią? Wytrzymaliśmy fizycznie, wytrzymaliśmy mentalnie. Ogólnie wytrzymaliśmy, dlatego to my cieszymy się dzisiaj z tego, że awansowaliśmy. To był naprawdę trudny sezon. To była trudna misja moja w tym zespole, bo sam nie wiem, jakbym zareagował, kiedy byłbym zawodnikiem w tej szatni i przychodził czwartoligowy trener, który zaczyna mówić o awansach, który zaczyna mówić o tym, że za rok będziecie w lidze wyżej. Moim poprzednikom się to nie udało, a ja musiałem przekonać cały zespół, przede wszystkim na początku prezesa, że zasługuje na to. To było, no tak jak mówię, no bardzo trudne, ale cieszę się, że jakby ta grupa ludzi została tak mocno przekonana do tego i ta wiara na finiszu tych rozgrywek doprowadziła do tego, że dostając nawet bramkę z Polkowicami na 1-0, byliśmy w stanie strzelić kolejne dwie. Nie bez przyczyny podnoszę kwestię wyższości prymatu sfery psychicznej nad fizyczną, bo mam przed sobą prosta rzecz. Dwie tabelki, jedna obejmująca mecze rundy jesiennej, druga rundy rewanżowej. Prosta przemowa liczb. W rundzie jesiennej zdobytych 42 punkty przez Bielszczan, 33 na wiosnę. Jest różnica. Jest różnica. Doświadczeni moi zawodnicy uspokajali mnie w trakcie okresu przygotowawczego, tego zimowego, długiego, że no, rundy rewanżowe są po prostu trudniejsze. I faktycznie tak się stało, ale one były trudne dla rekordu Bielsko-Biała, ale one były też również trudne dla Śląska, Polkowic. No i to my znieśliśmy jakby, no i to my do końca dowieźliśmy to, o czym rozmawialiśmy w lipcu 2023 roku. Pierwsza osoba liczby nogi, czyli my, zasadne, zespół, kolektyw, zasadne. No ale bez indywidualności tego awansu, tego sukcesu by nie było, że wspomnę chociażby dwie postaci. Daniel Świderski i Tomasz Nowak. No bardzo mocne postaci faktycznie mojego zespołu, ale ja też bym przypisywał to, w którym miejscu teraz jesteśmy, przypisywałbym innym zawodnikom, młodzieżowcom, którzy nie dostali ode mnie wystarczająco dużo czasu albo nawet nie dostali go wcale, bo oni też tworzą ten zespół i oni też biorą udział w treningu, oni też walczą, oni też chcą dostawać swoje minuty. Dzisiaj łatwo mówić o Nowaku, który miał swoją liczbę asyst, czy o Danielu Świderskim, który strzelił odpowiednią liczbę bramek, ale on musiał dostać wcześniej podanie. On musiał wcześniej wiedzieć, w której strefie się pojawić, żeby mieć większą szansę na,
na zdobycie bramek. On, mówię o Tomku, mówię o Danielu, ale również mówię o Krzysiu Żerce, mówię o Konradzie Karecie, który też sprostał funkcji kapitana tego zespołu. Indywidualności tutaj jest wiele. Oczywiście niektóre są statystycznie bardziej po stronie właśnie takiego Tomka Nowaka czy takiego Daniela Świderskiego. Ale trzeba też przede wszystkim mówić o zespole, że ten zespół naprawdę jest super. Zakończyliśmy już tym samym sezon 2023-2024. To jaki będzie nowy drugoligowy rekord? Pamiętam, jak zadałeś mi takie pytanie w lipcu, kiedy usiadłem do pierwszego wywiadu i to pytanie było takie właśnie, jak będzie grał rekord, że rekord będzie strzelał bramki, że rekord będzie intensywny, że rekord będzie również w obronie, że rekord będzie chciał czerpać dużo z ataku szybkiego, grać fajny, stały fragment gry. Myślę, że dużo się nie pomyliłem. Dalej to będę podtrzymywał, że chciałbym widzieć taki rekord, który będzie cieszył oko kibica, czyli będą padały bramki, będzie dużo fajnych, ciekawych akcji, bo jeszcze duży potencjał jest nieodkryty w tym zespole, jeszcze dużo rzeczy do poprawy, mam tego świadomość. Jeden powie, że miałeś na to przecież cały rok, ale teraz będę miał kolejny i jeszcze wiele rzeczy poprawimy, a jeśli będziemy te małe rzeczy poprawiać, czy może też te duże już zrobione, to ta piłka będzie jeszcze bardziej, ta gra rekordu będzie jeszcze bardziej ciekawa i wierzę, że taki zespół w drugiej lidze będzie. Już się nie mogę doczekać inauguracji. Tymczasem już na koniec pozwolę sobie zadać pytanie, co łączy Dariusza Klacze z prezydentem Billem Clintonem? Aha, już wiem, o co chodzi. Bill Clinton gra na saksofonie, tak. Czekałem z tą niespodzianką do samego końca. Moi zawodnicy nie wiedzieli o tym, że mam też taką drugą pasję, hobby. Też w sumie zawód, bo chodziłem do szkoły. Tak, gram na saksofonie i moi zawodnicy zobaczyli mnie w szatni grającego właśnie po tym, jak zeszliśmy z boiska z Polkowicami. Także tak, gram na saksofonie, ale przede wszystkim jestem trenerem. Tymczasem udanego urlopu, świetnych wakacji i do pracy przed drugą ligą. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na drugoligowych boiskach.